Witam serdecznie w ten piękny dzień słoneczny. Nawet mi się zrymowało. Dzisiaj sprawdzimy, przetestujemy jako badacze nowych owoców egzotycznych. Drodzy Państwo, Bóg jest wielki. Jaki repertuar. Nowe owoce, ciągle poznaję nowe owoce. Nagrywam nie, żeby się popisać czy pochwalić, tylko chciałbym, żeby to była forma wdzięczności Bogu Ojcu za wszystko, co stworzył. Za wszystko, co stworzył. Z miłości do człowieka, ponieważ Bóg jest miłością. Ropę nie stworzył po to, żeby za ropę kupować czołgi i rakiety, tylko ropę stworzył po to, żeby człowiek mógł mieć wygodniej, lepiej w życiu. Maszyny wszystkie pracują na ropę, ale nie po to, żeby rakiety za to kupować sprzęt wojskowy, tylko po to jest ropa, żeby człowiek miał lżej, żeby był szczęśliwy. Tak jeszcze przyszła mi taka myśl, nie wiem dlaczego. Raz Putin to był taki w Związku Radzieckim kontrowersyjna osobowość, można sprawdzić. Raz Putin zwrócił uwagę, że wystarczy oprząć raz i co wyjdzie nam? Ciekawa zbieżność nazwisk, nie? Ale tak na marginesie. Rozpoczynamy dzieło. Oby palce były całe, nie śpieszyć się, bo można stracić życie, a nawet palce. I jeszcze powiem, że nie wchodzić nigdy do wojny, bo wojna jest grzechem. Zabijanie jest grzechem. Może tego nikt nie wie. Jest to ohydne zabijanie człowieka, brata, przecież to od Boga wszyscy pochodzimy. Tak. Nie wchodzić do wojny. Takie są tendencje, zauważyłem. A żeby tak świeżby kogoś, żeby już jakieś misje pokojowe, już kogoś coś świeżby tam, ale o co to chodzi? Nie to idź, jak chcesz, to idź, walcz i tak. Nie? Misje pokojowe. Nie wchodzić do wojny. Żadnej. Dobra. To jest owoc, piękny owoc. Papaja. Tak. Proponuję zrobić podstawę, tak, żeby miał na czym stać. Główeczkę. To i tak już idzie na straty, bo to jest taka końcówka. I już możemy owoc postawić. To jest moja propozycja, że tak powiem, otwierania. Jak już ładnie stoi, na razie, żeby stał. Z podstawy. Wtedy już mamy możliwość działania. Niektórzy tak jakoś inaczej, ale ja tak. On pochodzi z Ameryki Południowej, ten owoc. Już ponoć można, niektórzy próbują też, że tak powiem, uprawiać w Europie Południowej. O. Mówią niektórzy, że musi być żółty do otwierania, ale ja tak mam ze śliwkami. Ja wolę lepsze, jak są śliwki takie te duże, lekko takie twardawe, takie nawet ziołkowe może, więcej witaminy, kwasu tego mają. A potem takie rozciapsiane, to wiadomo. Tak ja zawsze mówiłem, że taka śliwka lekko niedojrzała, to ma w sobie ten urok. Ten wątek skończył, nie będę dalej już ciągnął. I tutaj mają takie coś. Ja pierwszy raz to jem, zaznaczam. I to nie kupiłem, żeby się popisać, żeby tylko to, żeby po prostu w celach naukowych. Takie ziarenka, o, to wygląda jak kawior. To trzeba wydłubać. Oczywiście trzeba najpierw umyć dokładnie, już umyłem wcześniej. Wydłubać. I dowiedziałem się, że to trzeba ususzyć. Ususzyć w piekarniku i można do jako pieprz. Do takiej buteleczki, co się kręci jako pieprz. Taki specyficzny pieprz będzie. Tak. Jako pieprz. Dobrze. Żeby nie tracić czasu, to już tu położę. I oczywiście potem według mnie to plastry i te plastry według mnie to już tu obrać tak i to się nazywa papaja. Tylko posmakuję już tak w skrócie. Oj, spadło. Nie jestem w stanie tego smaku opisać. Nie przypomina mi żadnego innego. Mięciutki, kruchy. Coś wspaniałego. Następny owoc, który chcę zademonstrować, to kiwi. Niektórzy obierają albo na pół i łyżeczką. Ja wolę obrać skorupkę, tak jakbym obierał jabłuszko, załóżmy, nie? Ja ten smak, który w większości jest znany. W
Nie chcę czas antenowego marnować, tylko posmakuję. Kiwi jest rewelacja. Dużo witaminy C. Takie jakby jagody przypominały. I jeszcze pokażę też, tu już może na następnym talerzu, bo tutaj, żeby ten pierwszy został potem. Tak samo to jest owoc. Tak. Tak. O, wybieramy. On ma taką dużą pestkę. Już. To już jadłem, to już gdzieś nagrywałem. I smakuję teraz. Nawet nie próbuję określić smaku, bo nie da się. Ale wiem, że on ma taką, co tą pestkę pokazać. Tak, w rączkach. Rączki są po to są, żeby używać je. Nie ma co się wstydzić. Tylko żeby nie skalecić paluszków. Chciałbym tę pestkę pokazać. Tak. Taka okrągła pestka. O. Jak jajeczko wygląda. Może by nie drżało. O. To pestka. Także jak kroicie, to trzeba uważać, że ona jest twarda. Ona nie jest jadalna. Tak jak tamto do pieprzu. Tak. O. Taka fajna. Pokażę. O. Twardo tak. Także trzy owoce zaprezentowałem i życzę, to jest do obierek tutaj. Tak. Tak w pośpiechu, ale tak od serca, nie? Dziękuję za wysłuchanie, drodzy panowie i drogie panie. A to ja śmiem jeszcze na koniec. Dziękuję.